tu mam Wiktorię. Wiktoria ma 8 miesięcy. Jest już starszym dzieckiem, już nie jest niemowlakiem, także te pozycje są zupełnie inne. Możemy dać więcej swobody takiemu dziecku. No i częściej to dziecko chce widzieć świat, chce poznawać go, dlatego najbardziej spokojnie i siedzi właśnie w pozycji siedzącej. Jeszcze możemy asekurować, ponieważ nie musi zawsze mieć stabilnego tułowia, jeszcze samodzielnie nie musi siedzieć, ale widzi już świat. Dużo widzi, poznaje nam i w tej pozycji dziecko będzie najbardziej komfortowo się czuło. Już wcale nie te pozycje niemowlęce, gdzie my trzymamy dziecko blisko siebie, oparte o głowę. W tej pozycji już to dziecko może nie chcieć spędzać czasu, ponieważ unieruchamiamy je zbyt mocno. To dziecko już się rusza, przemieszcza się pełzając na podłodze. Dlatego unieruchomienie u takiego dziecka często może po pewnym czasie powodować niepokój, aczkolwiek tutaj się nam podoba. Asekurujemy sobie głowę. O, ale myślę, że dla naszego dziecka, które uczy się siedzieć, jeśli jest aktywne, możemy używać sobie pozycji w ten sposób. Możemy używać pozycji już w taki sposób. Jest asymetryczna, ma wydłużoną jedną stronę, druga strona jest skrócona, także prawidłowo. Ma wolne ręce, może się bawić, widzi znowu świat. Dajemy czas temu dziecku na poznanie świata, a troszeczkę odsuwamy się od dziecka, żeby to przywiązanie było. Czuje nas na plecach, ale nie musimy być oko w oko z dzieckiem.